Dzisiaj sałatka z ostrym kurczakiem. Po prostu obłędnie pyszna. Na początek robimy marynatę. Do miski wędrują 3 łyżki sosu sojowego jasnego, 1 łyżka sosu sojowego ciemnego, 1 łyżka octu ryżowego, 2 łyżeczki czosnku granulowanego, 0,5 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu, 2 łyżeczki wędzonej papryki, 6-7 suszonych papryczek chili zgniecionych, 2 łyżki syropu ryżowego, 4 łyżki oliwy i 0,5 szklanki ciepłej wody. Dokładnie mieszamy naszą marynatę i odkładamy do wystudzenia. Teraz do pracy z kurczakiem zakładam rękawiczki. Tak, bo kurczaka nie myjemy, to ważne. Jeden pojedynczy filet z kurczaka kroimy na plastry. Wyciągamy wystudzoną marynatę, wrzucamy do niej mięso i bardzo dokładnie mieszamy. Przykrywamy folią aluminiową i odstawiamy na minimum 3 godziny do lodówki. Pora przygotować sos, a więc do miski trafiają 3 łyżki jogurtu naturalnego, 2 łyżeczki musztardy, na przykład francuskiej. Doprawiamy wszystko świeżo zmielonym pieprzem i sporą szczyptą soli. Żeby podkręcić smak, potrzebujemy jeszcze 3 suszone pomidory w zalewie, które drobno kroimy, dodajemy do sosu i mieszamy wszystko dokładnie. Pora na jedną średnią czerwoną cebulę, którą obieramy i kroimy, na przykład w piórka. I wrzucamy do dużej miski. Czas na coś zielonego, dokładnie na sałatę z trzępiastą, którą kroimy na duże kawałki i wrzucamy do naszej dużej miski. Teraz 150 g pomidorków koktajlowych, które kroimy na pół, przekładamy do dużej miski. Wyciągamy miskę z zamarynowanym kurczakiem i wławiamy kawałki mięsa. Ważne, nie wylewajcie marynaty, będzie nam jeszcze potrzebna. Czas rozgrzać patelnię na takiej średniej mocy palnika, na którą wylewamy 2-3 łyżki oleju rzepakowego. Na rozgrzanym tłuszczu smażymy mięso przez 5 minut. Obracamy na drugą stronę i smażymy przez kolejne 5 minut, a następnie zalewamy naszą marynatę. Teraz gotujemy w marynacie przez 7-8 minut, czekając, aż marynata zostanie zredukowana do połowy. Jak się zredukuje, odstawiamy do wystudzenia. Usmażone, wystudzone kawałki mięsa ściągamy z patelni i kroimy na mniejsze części. Do naszej dużej miski dodajemy sos i mieszamy wszystko dokładnie. Kładamy sałatkę na talerzu, a na wierzch wędrują kawałki kurczaka. Właściwie gotowe, ale jeszcze bardzo ważne. Ten film powstał dzięki wsparciu patronów. Dziękuję Wam serdecznie i oczywiście zapraszam do dołączenia na Patronite. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do komentowania, subskrypcji kanału i pozostawienia łapki w górę. Do zobaczenia.